Witam na kanale Kantor. Dzisiaj jak codziennie podsumujemy sobie wydarzenia z dnia wczorajszego. Trochę się działo, no bo na przykład reprezentant Serbii Sergej Milinkovic-Savic, czyli też pomocnik Lazio, dostał dwie żółte kartki w minutę. No czy też naprawdę pogrom, jeśli chodzi o mecz Borussii Mönchengladbach ze Freiburgiem, no ale tego tak jakby rozwinięte przygody dnia wczorajszego dowiecie się w dzisiejszym bardzo nie więc serdecznie zapraszam już nie przedłużając. Zaczynamy Serię A, od tego rozpoczniemy. Sampdoria Lazio, 7 minuta Milinkovic-Savic, 17 minuta Immobile, 37 minuta Immobile, do przerwy 3-0 dla Lazio. W 67 minucie Milinkovic-Savic dostaje żółtą kartkę za faul, ale chwilę później zaczynają się pyskówki z sędzią, za co Serb ogląda drugą żółtą kartkę, w związku z czym opuszcza boisko. To było w sumie to, co macie w tytule. To jedno z tego, no ale to drugie będzie później. No i jeszcze w 89 minucie Gabriel mi dał jakieś nadzieje sam to, no ale wiadomo, 89 minuta, 3 bramki straty, więc jest ciemny. No i tak się już skończyło. Sampdoria 1, Lazio 3. Juventus Genua, 9 minuta Cuadrado, 82 minuta Dybala, no i krótka piłka, Juventus z 3 punktami, szczęsny z 3 kątem, Juventus Genua 2-0. Premier League, Manchester United Crystal Palace, 77 minuta Fred, i to była jedyna bramka tego meczu. Manchester United wygrywa z Crystal Palace 1-0. Tottenham Norwich, to kolejny mecz z Premier League, mieliśmy tam 3 spotkania, to jest drugie. 10 minuta Lucas Moura, 67 minuta Sanchez, 77 minuta Helmut Minson. Tottenham wygrywa 3-0 z Norwich. Teraz już Aston Villa Leicester, 14 minuta Barnes, no i mamy 1-0 dla Leicester. 17 minuta Konsa, 54 minuta Konsa. No i jednak to Aston Villa, zespół Matiego Kasza, który zresztą grał całe 90 minut, wygrywa 2-1. No Aston Villa powoli wygrywa z tymi teoretycznie wyżej notowanymi przeciwnikami. Ale zobaczymy, jakim dalej pójdzie. Bundesliga, Stuttgart, Hertha Berlin, 15 minuta Marmusz, 19 minuta Forster, 2-0 dla Stuttgartu, 40 minuta Jovetic, 76 minuta Jovetic, no jednak bramki Jovetica powodują, że Hertha doprowadza do remisu, a i taki wynik już pozostał do końca, a tak w ogóle to Krzysztof Piątek przyszedł na boisko w 85 minucie, no ale no nie zrobił czegoś na pewno ani wielkiego, ani małego, po prostu wszedł na to boisko, no i jak grał, no ale też nie dostał wiele czasu od trenera, bo 5 minut czasu regulaminowego plus te 3-4 minuty doliczonego czasu gry. Teraz już właśnie drugi mecz w Bundeslidze, powiedzieć, no najciekawszy chyba mecz, chociaż najmniej ciekawy, no bo właśnie już wiecie, Borussia Mönchengladbach, Freiburg, 2 minuta Eggenstein, 5 minuta Schade, 12 minuta Lienhardt, 19 minuta Hoffler, 20 minuta Hoffler, nie Hoffler, ale Hoffler asystował, 37 minuta Schlotterbeck, no i już do przerwy Freiburg prowadził 6-0 z Borussia Mönchengladbach. W drugiej połowie, może dlatego, że trener Freiburga wpuścił bardzo rezerwowy skład przy 6-bramkowej przewadze, no to już bramek więcej nie padło. Borussia Mönchengladbach 0, Freiburg 6, a tak w ogóle Freiburg no ma szansę na przyszłym sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów, bo z Niemiec pierwsze 4 miejsca mają właśnie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a na tą chwilę Freiburg jest 4, bo Borussia Mönchengladbach 13. Teraz już La Liga, 91 spotkanie Celty Vigo z Walencją, 11 minuta Aspas, 19 minuta Duro, 1-1, 53 minuta Maximiliano Gomez strzela bramkę do Walencji i Walencja na terenie Celty Vigo wygrywa 2-1. Teraz już na koniec dwa mecze w polskiej Ekstraklasie, Krakowia Legia, 20 minuta, no i po jakiejś nadziei na lepsze czasy dla Legii po wygraniu z Egilaniem 1-0, teraz 1-0 przegrywa drużyna Marka Kołębowskiego i są na 16 miejscu w tabeli. Za to Krakowia jest 12. Teraz już
Ostatnie spotkanie Zagłębia Lubin z Lechem Poznań, 6 minuta Milić, 12 minuta Amaral, 2-0 Lech, 50 minuta Kruk, 2-1, 54 minuta Kamiński, 3-1, no i wynik na 3-2 ustalił w 60 minucie Szymić i oczywiście tak się skończyło. Lech Poznań, który no ciągle w pozycji lidera, wygrywa z Zagłębiu Lubin 3-2. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. No i jak zwykle widzimy się jutro w podsumowaniu wczorajszych, dzisiejszych meczów w jutrzejszym magazynie. Do zobaczenia.